Czy masz świadomość? Konsumentami jesteśmy wszyscy, również ci, którzy zawodowo zajmują się uprawą i produkcją herbat. Tworzeniem przepisów i kontrolą ich przestrzegania w życiu prywatnym są konsumentami. Drodzy konsumenci, nie trujmy i nie dajmy się truć, ponieważ są naukowe dowody na to, że stosowany w wielu uprawach glifosat jest rakotwórczy. Trzeba całkowicie zakazać jego stosowania. Oczekujemy, że polskie władze poprą takie stanowisko, a Komisja Europejska nie przedłuży legalności stosowania glifosatu. Mówi Paweł Rokicki, fundator i dyrektor zarządzający Fundacji Konsumentów. Z tej strony Rafał Górski, kolejny podcast audycji Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest autor tych słów, właśnie Paweł Rokicki. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry Państwu. Witam. Dzień dobry, Rafale. Panie Pawle, co odkryła Fundacja Konsumentów przy okazji kolejnego raportu, tym razem związanego z herbatami i glifosatem? Tak, w tym roku wzięliśmy się za badanie właśnie szeroko, dosyć szeroko kawy i herbaty. I okazało się, że w herbacie jedną z rzeczy, którą odkryliśmy, no to po raz kolejny to jest jakiś taki ciągnący się za nami temat, czyli glifosat, a w tym przypadku bardziej precyzyjnie mówiąc, czerwone flagi gdzieś tam zatrzepotały w przypadku czegoś, co się nazywa kation trimetylosulfoniowy. Ja wiem, że to brzmi bardzo skomplikowanie, natomiast jest to taka substancja, która może wskazywać na to, że właśnie w uprawach tejże herbaty był stosowany konkretny rodzaj glifosatu, glifosat trimesium. No i faktycznie w badaniach, które były przeprowadzone w laboratoriach Instytutu Ogrodnictwa ze Skierniewic, okazało się, że no jeżeli założyć, że faktycznie w uprawach, czego do końca nie wiemy, był stosowany glifosat, to by oznaczało, że przekroczone są najwyższe dopuszczalne poziomy tejże substancji kationu trimetylosulfoniowego. Tutaj niestety jest dużo więcej pytań niż odpowiedzi. Dlatego my zdecydowaliśmy się wydać raport i zachęcam wszystkich do lektury tego raportu. Jest on bezpłatnie dostępny na naszej stronie testy.konsumenci.org. I wydaliśmy raport właśnie, czy herbata w torebkach, czy czarna herbata w torebkach zawiera glifosat. W tym raporcie publikujemy wyniki poziomów pozostałości dwóch substancji. Jedną z nich jest ten wspomniany kation trimetylosulfoniowy, TMS w skrócie, a drugą jest sam glifosat, ponieważ okazało się, że jeżeli chodzi o rynek polski, bo to jest robione w ramach projektu międzynarodowego, gdzie badaliśmy na czterech rynkach produkty, ale teraz skupiamy się na tym, co się działo w Polsce, co się dzieje w Polsce i przedstawiamy wyniki dla 13 próbek, które oddaliśmy do laboratorium, konkretnych herbat, także o tym właśnie w raporcie. I okazało się, że na te 13 produktów, to w aż 6 z tych 13, poza tym kationem, tym TMS, wykryliśmy także śladowe ilości glifosatu. Więc to samo w sobie jest dosyć niepokojącą informacją dla konsumentów. No i stawiamy pytania, czy te wykryte pozostałości stanowią zagrożenie dla konsumentów i takie pytanie zadaliśmy między innymi głównemu inspektorowi sanitarnemu, do GIS wysłaliśmy takie zgłoszenie, czy zostało złamane prawo, ponieważ nie jesteśmy pewni, czy w uprawach faktycznie był użyty glifosat trimesium, ale jeżeli był użyty, to wówczas prawo byłoby złamane, ponieważ
te poziomy, najwyższe dopuszczalne poziomy TMS byłyby wówczas przekroczone. Ale może też tak być. I tutaj, tak? A czy rozumiem, że GIS jeszcze nie odpowiedział, tak? W raporcie piszemy jakby co odpowiedział GIS, natomiast nie mamy jednoznacznej odpowiedzi i stanowiska jakiegoś, nie wiem, toksykologicznego, co tak naprawdę oznacza ta sytuacja dla konsumentów. Jest to niejednoznaczne, nie mamy precyzyjnej odpowiedzi na ten temat i myślę, że taka odpowiedź, no liczymy na to, że jeszcze się pojawi ze strony GIS. Tego jeszcze nie wiemy. Ale tak jak mówię, nie wiemy, czy zostało złamane prawo, czy nie. Natomiast producenci odpisują nam, że nie zostało złamane. No ale w takim razie dlaczego znaleźliśmy też we wspomnianych próbkach pozostałości samego glifosatu? No tutaj jest wiele pytań, które pozostaje bez odpowiedzi. Producenci twierdzą między innymi, że wspomniany kation jest zanieczyszczeniem produkcyjnym i tworzy się podczas obróbki cieplnej, czyli suszenia liści herbaty. Być może tak jest, pewnie tak jest, ale to ciągle nie daje nam jednoznacznej odpowiedzi, co to oznacza dla konsumentów. A czy, bo tak spróbuję, ja akurat herbaty takiej, w ogóle właściwie nie takiej kupowanej w sklepach nie piję, natomiast tak z ciekawości, ciekawość tutaj mi się uruchamia, czy te produkty, półprodukty do tych herbat, to one są produkowane w Polsce? No, znaczy mówimy o liściach herbaty? Czy... Tak. No nie, no chyba, znaczy tutaj... Wydaje mi się, że żadne z tych produktów nie są produkowane w Polsce, tak? A gdzie konkretnie i jak są produkowane, no to są też kolejne pytania, które myślę, że wymagałyby odpowiedzi. Nam też producenci udzielali niektórych odpowiedzi na niektóre tego typu pytania, ale cała sprawa myślę, że wymaga bardziej kompleksowego wyjaśnienia. Także tutaj jest nasz apel, a że przy okazji tego wspomnianego kationu wykryliśmy również te pozostałości samego glifosatu, no to powtarzamy nasz apel. Nie chcielibyśmy jako konsumenci spotykać się z pozostałościami glifosatu w produktach, które spożywamy, dlatego jesteśmy za tym, żeby całkowicie zakazać stosowania tej substancji. Ale myślę, że jest też inna ciekawostka, bo Te badania zrealizowaliśmy w ramach, tak jak wspomniałem, projektu międzynarodowego. To jest projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu konsumenckiego. I tutaj badaliśmy kawę i herbatę w Polsce, ale też na Litwie, Łotwie i porównaliśmy to z rynkiem niemieckim. Więc jesteśmy w trakcie opracowywania raportu, który będzie dosyć kompleksowo opisywał właśnie sytuację na tych czterech rynkach. I tutaj chciałbym zachęcić, żeby gdzieś około, myślę, końca listopada, w grudniu ten raport powinien się pojawić na naszej stronie konsumenci.org. Natomiast w międzyczasie, jak przyjrzeliśmy się jeszcze raz wynikom naszych badań, no to niestety znaleźliśmy kolejną niepokojącą nas informację. I tutaj w najbliższym czasie będziemy chcieli też poinformować wszystkich Państwa, którzy nas słuchacie, opinię publiczną. Już poinformowaliśmy po raz kolejny GIS, że niestety możemy mieć też problem w czarnej herbacie z metalem ciężkim, a konkretnie z ołowiem. Nie będę teraz jeszcze mówił o szczegółach, natomiast to dosłownie w najbliższych tygodniach powinno być jasne i możecie się Państwo wszyscy spodziewać kolejnej publikacji, bo znowu mamy sporo pytań i pewne rzeczy nas tutaj niepokoją. Także zachęcam, żeby śledzić to, co się będzie w tej sprawie działo. Myślę, że najłatwiej też śledzić nas w takiej formie
jak na przykład zapisanie się na nasz newsletter, co jest też możliwe na stronie konsumenci.org. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. O, jak słyszę o ołowiu, to przypomina mi się podcast, który robiłem kilka miesięcy temu na temat historii benzyny ołowiowej i tego, jakie konsekwencje dla ludzkości z tej historii wynikają. Więc brzmi to ciekawie, to co pan mówi. A proszę powiedzieć, jeszcze wracając do tej herbaty i do kawy, no bo rozumiem, że w herbacie konsumenci, słuchacze podcastu mogą wyczytać w raporcie, jak w herbacie to wygląda. Natomiast rozumiem, że jeśli chodzi o kawę, tam wszystko jest na czysto, tak? To trzeba by zdefiniować, co to znaczy na czysto. Tak jak wspomniałem, bardzo szczegółowe wyniki badań pojawią się w raporcie, który wydamy jakoś na koniec listopada. No, nie jest na czysto, w sensie, że jakieś pozostałości różnych ciekawych lub mniej ciekawych substancji znaleźliśmy. Natomiast faktycznie wydaje się, że nic nie przekracza tych najwyższych dopuszczalnych poziomów. Także tutaj sytuacja jest nieco lepsza, chociaż wspomniany ołów, również jego poziomy, powiedzmy, wyższe niż innych badanych metali ciężkich, to również miało miejsce w przypadku kawy. I mówię, nie chciałbym teraz mówić, nie jestem przygotowany, żeby opowiadać Państwu o szczegółach, ale ta sprawa właśnie jest przez nas tutaj, przez nasz zespół analizowana. Staramy się też skonsultować to właśnie z ekspertami. I jak tylko coś będziemy wiedzieli, to oczywiście będziemy o tym informować. No właśnie, to ja jeszcze tutaj zacytuję pana doktora Artura Miszczaka, kierownika Zakładu Badań Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach. Niezmiernie się cieszę, że ze współpracy z Fundacją Konsumentów, dzięki ich inicjatywie coraz więcej dowiadujemy się o ciemnych stronach stosowania środków ochrony roślin. Dzięki badaniom zleconym przez fundację kolejny raz zostaliśmy zaskoczeni wynikami. Działalność ta jest fantastycznym uzupełnieniem systemu bezpieczeństwa żywności, która jest dostępna na naszych półkach sklepowych. Wyniki potwierdzają, że trzeba sprawdzać, jak spełniane są przez rolników wymagania dotyczące stosowania środków ochrony roślin, na ile skuteczne są systemy kontroli u producentów i dystrybutorów oraz urzędowe kontrole żywności. Koniec cytatu pana doktora Artura Miszczaka. To pytanie, panie prezesie, rozumiem, że z tych kolejnych raportów wynika dla nas konsumentów, że te urzędowe kontrole żywności i systemy kontroli u producentów co najmniej nie działają albo działają jakoś tak wybiórczo. Ciężko mi się wypowiadać znowu precyzyjnie na temat kontroli, natomiast faktycznie my też postrzegamy naszą działalność jako pewne uzupełnienie tego całego systemu. Wszystkie jakby elementy tego systemu są tak poukładane, że też miejmy świadomość ich ograniczeń, tak? To znaczy, jeżeli instytucje państwowe kontrolują, badają na przykład żywność, no to mają pewnie jakieś ramy, w których się tutaj poruszają. No, ciężko jest każdemu jakby dostrzec absolutnie wszystko to, co się dzieje. I tutaj wchodzą też właśnie i po to są potrzebne organizacje konsumenckie, takie jak nasza, które będą w stanie właśnie uzupełnić ten system, będą w stanie znaleźć czasem temat, znaleźć jakiś problem, który może faktycznie umknąć albo może nie być wystarczająco jasny dla czy to przemysłu, czy to producentów, no, którzy czasem też w ich interesie może niekoniecznie być, wiadomo, informowanie o tym, że jakiś problem jest. Czy też właśnie po stronie instytucji stojących formalnie na straży rynku.
Także no, no skoro coś wykrywamy, co i róż, no to się, no to znaczy też, że faktycznie ta działalność, którą my robimy, jest bardzo potrzebna. I tak się postrzegamy, staramy się postrzegać siebie nie jako w opozycji, czy to do producentów, czy to do instytucji kontrolujących, tylko jako partnera, tak, jako uzupełnienie, bo mam nadzieję, że jednak w głębi serc to wszystkim nam zależy na tym, żeby ostatecznie jeść zdrową żywność, przykładowo bez glifosatu. No dobrze, to ostatnie pytanie. Co pan radzi obywatelom? Jak mają się odnaleźć w tej sytuacji, jaką pan opisuje, którą mamy, którą państwo opisujecie w swoich raportach? Jak mamy się zachowywać? Co pan radzi? No, radzę przede wszystkim też jakby zachować pewnego rodzaju krytyczne myślenie, nie krytykanckie, tylko krytyczne, czyli nie dajmy się po prostu w 100% wpływom marketingu producentów. Nie wszystko, co złote się jakby jest warto, nie wszystko, co się świeci, jest złotem i jest faktycznie wartościowe. Wspierajmy też taką działalność jak nasza, czyli niezależne testy produktów, które dadzą nam odpowiedź na to, co ewentualnie może być problematyczne, albo co nie jest problematyczne, tak? Czyli jakie produkty są czyste i warto, warto może na nich się skupić. Także wsparcie tego typu działalności jest oczywiście możliwe na różny sposób. My zachęcamy, żeby wpłacać darowizny na rzecz naszej fundacji, która to pomoże nam po prostu kontynuować tego typu niezależne testy produktów. Czytajmy etykiety, bo nawet samo czytanie etykiet może już sprawić, że może niekoniecznie konkretne produkty żywnościowe będziemy chcieli spożywać. No po prostu troszeczkę się zastanówmy nad tym, to jest taka ogólna rada, jakby jaki jest nasz cel, czy tylko jakby, czy sięgając po żywność, czy zależy nam też na tym aspekcie zdrowotnym, a jeżeli nam zależy, to też jest cała masa różnych źródeł, które nam mogą podpowiedzieć, jak się zdrowo żywić. No po prostu miejmy głowę na karku, tak? Nie dajmy się tylko z prądem, nie idźmy tak sobie z prądem, tylko próbujmy właśnie w sposób krytyczny oceniać rzeczywistość i szukać prawdy w tym wszystkim. Tak, taki jest też nasz cel. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Jeszcze raz polecam raport Konsumenci testują czarna herbata w torebkach, czy zawiera glifosat. Może jeszcze przed kropką, jeżeli mogę. No to też ostatnia bardzo praktyczna rada, bo z problemami konsumenckimi różnymi możemy mieć do czynienia, więc jeżeli ktoś ma jakiś problem konsumencki i chciałby na przykład na szybko się skonsultować, to Fundacja Konsumentów, nasza fundacja prowadzi też infolinię konsumencką i tutaj bezpłatnie można uzyskać poradę prawną, dzwoniąc na numer 801-440-220. Może powtórzę, 801-440-220 to jest projekt finansowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I wiemy też, że nasze porady po prostu są lubiane, bo aż 90% dzwoniących uznaje je za pomocne w rozwiązaniu konkretnego problemu. Także serdecznie polecam też, to jest bardzo praktyczna pomoc, jeżeli ktoś ma problem konsumencki. I może drugi jeszcze rodzaj takiej pomocy polecę, bo może niekoniecznie ktoś ma łatwość chwycenia za telefon, to może po prostu wejść na naszą stronę internetową porady.konsumenci.org. porady.konsumenci.org i tam można samodzielnie sobie dojść do konkretnej porady, jeżeli ktoś miał problem z zakupionym towarem. Nie z usługami, tylko z towarem. Jeśli był jakiś problem, to w kilka minut możemy samodzielnie dojść do porady, co zrobić w sytuacji. Także takiej pomocy też, taką pomoc też świadczymy. No dobrze, to postawmy drugą kropkę. Dzisiaj państwa i moim gościem był Paweł Rokicki, założyciel i prezes Fundacji Konsumentów. Dziękuję za rozmowę, panie Pawle. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam wszystkich serdecznie. A do widzenia, do usłyszenia, mówi państwu Rafał Górski. Kolejny podcast Czy masz świadomość w tygodniku Spraw Obywatelskich już za tydzień. Każdy wtorek zapraszam do odsłuchania.
Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!